Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w twierdzy i to w pierwszej twierdzy i to na multiku, ze mną jest towarzysz, dzień dobry. Dzień dobry. I gramy sobie jeden na jednego na jakiejś dziwnej mapie, bo uznaliśmy, że ileż można grać na tej jednej mapie, na której wszyscy grają w twierdzy pierwszą na multi. Więc zobaczymy co z tego będzie. Możesz zaczynać towarzyszu, bo na co my tu mamy czekać? O. Jelonki już se umarły, na dzień dobry. Czyli taki mały zameczek dostajemy. Ej, nawet popularność. Tragedia. No tragedia, nawet jesteśmy blisko siebie z tego co widzę. Nie jest za duża ta mapa, ale niech będzie. Jakieś drzewka są. No bo ostatecznie co? No twierdza na multi to granie na jednej mapie. Zawsze i wszędzie. Ileż można. Nie można tutaj tego zrobić. Właśnie, nie można. Targowiska, zapomniałem. W pierwszej twierdzy targowisko kosztuje miliony monet, a raczej drewna. Wyłączyliśmy sobie handel bronią. Więc aż takich szybkich haraszy tu nie będzie. Z tego co widzę, żelazo jest tylko na środku. Taka mapa. Chociaż tutaj jakiś kamień jest. A nie, czekaj. What? Boże, te mapy twierdzowe, które nawet nie są zbalansowane. Ten gościu pomiędzy nami, jakby tutaj był gracz w rogu na dole, to on miałby kamień, jak dobrze rozumiem. Tak. Jako jedyny przy swoim zamku. Małe tylko. Co ty tam masz? Małe tylko. A, znaczy, no tak, ja też mam smołę właśnie. Ten trzeci tutaj też nic nie miał, a ten z jakiegoś powodu dostał kamień za bycie fajnym gościem. No dobra, nieważne. Ważne, że trzeba się rozwijać, ale ja tutaj zapowiedziałem, że nie będę usuwał tego zamku śmiesznego, więc no, muszę się trzymać tego, co mówiłem. Więc nie będę usuwał. Będę grał jak typowy gracz twierdzy. To jeszcze nie powinienem stawić targowiska, powinien czekać. O nie, skończyło mi się drewno, muszę czekać, aż drwal przyniesie, no bo nie da się kupić przecież. To jest za trudne kupować. Da się kupować drewno? A pewnie, że się da. Nie wyłączyłeś. Wow. O, patrzcie, jestem typowym graczem twierdzy, nie postawiłem tego spichlerza. Jej! Zachowałem więcej jedzenia na dzień dobry. Dobra, nie pierdzielić tam. Lutel już widzę dosowskie taktyki uskuteczniają, się zaczynam bać. Ale rzeczywiście. Ludzie opuszczają zamek. Dobra jest, proszę nie opuszczać mojego zamku, tak? To jest wszystko zaplanowane, tak miało być. Za mało pracowników, aby... Jakie tam za mało pracowników? Nie ma czegoś takiego jak za mało pracowników, proszę nie oszukiwać. A myślę, jak my pójdziemy, dobra, możemy spróbować tak pójść ze składem zapasów ostatecznie. Dobra, jest tragedia, jednak te bułeczki to nie był tak, znaczy się chleb nie był takim najlepszym pomysłem. Czemu nie? Znaczy tutaj nie ma miejsca na sady jabłoni za bardzo, musisz iść w chleb. No muszę iść w chleb, tylko że za wolno robią. Zawsze możesz iść w piwo. Ludzie przybywają do zamku. Akurat jeśli chodzi o piwo, to o ile w Krzyżowcu ma to sens, to tutaj te... No nie, bo tutaj... Karczma dużo kosztuje, nie? 25, nie, czekaj, no 50 drewna. Tylko 4 popularności z tego, nie? No właśnie, poza tym, no mówię, 50 drewna za jedną karczmę. Po co komu takie rzeczy? No, ale dobra, młyn to już raczej w środku sobie postawimy, tu na przykład. Piekarnia pójdzie tutaj, będziemy siedzieć na jednym spichlerzu na razie. Tak to się może prezentować. Dobra, no jest ładny zamek, proszę, proszę nie narzekać, że to buduje brzydkie zameczki. To nie tak, że ten zamek był zbudowany od początku. Nie pokazuj mojego. Już tam widziałem te dziury. Ja i co? I to Lutel brzydko buduje. No, oczywiście. Dobra, zrobimy dwie zbrojownie. Na to nie poradzę, że się ciebie bardzo boję. No bardzo się boisz, jasne, jasne. No już koszary ma, ja jeszcze nawet koszar nie postawiłem. Koszary to się... Ja już widzę tych rycerzy, co do mnie jadą. Ja nawet nie zmieszczę koszar w środku. To jest przykry zamek, tak na dobrą sprawę. No dobra, ale uznajmy, że możemy to rozbudować, ten zamek. Tak możemy zrobić. Patrzcie. To żelazo jest oszukane. Jakieś polecenia? Co jest oszukane? To żelazo na środku. Co, ciężko postawić, mówisz? Masakra jest. Lutel zaraz przyjdzie, ja się namęczyłem, żeby to wcisnąć, a Lutel zaraz przyjdzie i to zepsuje wszystko. Nie, ja mam jednego łucznika. No chyba, że mam ci lorda wysłać do niszczenia budynków. A, bardzo... to ja mam dwóch, jestem potężny. No pewnie, że jesteś. Dobra, chcemy więcej łuczników na pewno.
Ach, i to budowanie takie do muru, że ten daszek tak opada. O, to jest najważniejsze w tej grze. No pewnie, że nie ma. Super sprawa, Bulwo. Tam już widzę, zbroje skórzane będą robione. W sumie też bardzo dobry po, ale To towarzysz pikinier idzie w pałkarze? Najwyraźniej. Za mało pracowników, aby ten obiekt. Za mało pracowników już, no wiecie, wie co. Dobra, no domy niestety muszą być na zewnątrz. Lepiej tego nie zrobimy. Ludzie cię kochają. Wpływa do naszego skarbca, to, co tu się dzieje. No, mi się ta mapa nie podoba, ale w twierdzy nie ma lepszych map, no. Niestety. Ciężko się gra. Dlatego się w twierdzy dwa. Są lepsze. No, w twierdzy jeden jest ciężko, niestety. To na pewno. No co jest, ja pierdziule? Gdzie to drewno? Dobra, podatki jakieś są. Dobra, tu zrobimy jeszcze bramę. Się robią. Powinienem mieć 8 piekarni, jak samouczek doradzał. A nie. On mówi serio w samouczku? To stąd ludzie biorą te wszystkie. Nie, sorry, to nie był samouczek, tylko ten w twierdzy Krzyżowcu. Druga misja historyczna pierwszej kampanii. A, to stąd ludzie biorą te farmazony. W celach, jak masz te podpowiedzi, to no, tam no. było, że. Powinieneś zbudować 4 farmy pszenicy, 8 piekarni i 1 młyn. Ja wiem, to ktokolwiek by nie nagrał na polskim YouTube twierdzę, to zawsze ktoś mi będzie pisał: pamiętaj, jak robisz pszenicę, to musisz mieć tyle młynów, tyle piekarni. Sraty, taty, taty. Ja nigdy na takie rzeczy nie patrzę i co, i gram. A wy tam, kurde, piszecie wszystkim wasze farmazony o tych piekarniach, ile ich tam trzeba stawiać i tak dalej. Jakbyście się czuli jakimi wielkimi prosami, kurde, bo coś tam wiecie, to totalnie jest nieistotne. Poradniczek. Odpowiedzi do misji wam powiedziały i tak trzeba robić. Dobra, będzie trochę no, tego żelaza. Najlepiej wiedzą, co trzeba robić w ich grze. No pewnie. Firefly się zna na twierdzy. Dobra. No. Czy my się chcemy bawić w katapulty, czy sobie odpuścimy? Nie, no możemy sobie odpuścić, no bo to się skończy właśnie takim tylko sraniem katapultami, za przeproszeniem, więc można olać katapult. Dobra, jak chcesz robić oblężenia, to tarany i wieże oblężnicze. O! O! I drabiniarze, jak bardzo potrzebujesz być fetyszystą. Tak, drabiniarze najważniejsi. No właśnie. A właśnie, najważniejsze to jest zrobić kuszę. Zrobię totalnie nieekonomicznie, podejdę do tematu. I na pewno dobrze. Tego, że robię kurzane zbroje, powinienem iść w pałkarzy, to mimo wszystko rozsądek nakazuje pikinierów. No rozsądek? Boże, gdzie tu kamieniołom można postawić? Naprawdę tylko u tego typka tylko się da po... Nie, tu gdzieś było niby, a tu nie mogę? Nie, dobra, mogę u siebie niby. Na środku był. No tak, ale ciężko, nie? Tak ciężko się, kurde, znaleźć z tym miejscem. Dobra, ale jest git. Pieniędzy. Buduję studnię taką ładną gdzieś w zamku. O, tu chcesz studnię? Po co ci studnia? Bo ładnie wygląda w tej części. Potrzeba drewna. Jest to jakiś powód? Widzę, że... Ojejku, no dobra. To musi być podyktowane gospodarką i prosowskimi taktykami. Pewnie, że nie. Dobra. No ja w ogóle widzę, że tu jest ustawione od początku, bo ty masz lepsze wieże, także. Ej, ty rzeczywiście, czemu tutaj każdy zamek inaczej jest zrobiony ostatecznie? Także gra została ustawiona. Lutel oszukuje, miał lepszy zamek, dlatego to wygra. Czekajcie. A ci co. Zniknęli mi łucznicy, co się stało? Nie kopali fosę i. I nie ma. Ale to każdy na inny zamek miał z tych 4 graczy tutaj te przygotowane zamki. Rzeczywiście, ja tutaj najciekawszy mam chyba. No bo Lutelek tu nigdzie nie biega, bo widziałem jakichś łuczników jak biegli. Nie, ja nic nie robię, Jakoś przestałem ci ufać, jak to powiedział. Ciekawe dlaczego. Nic, nie ma dowodów, że ja coś robię. Dobra, co robić z żelazem? Sprzedawać. Polecam dać mi, ja zrobię z tego lepszy użytek. Oczywiście, będzie bardzo dobry użytek. Potrzeba złota. No dupa potrzeba złota, no ja pierdziule, no.
Byczki. Większy zamek ode mnie. A no być może, no to się nie zdziwię, jeśli tu się różnią zamki. Mąka jest, no w sumie, drugi młyn. Ja myślę, że chyba jednak będzie trzeba pójść włóczników, bo ta produkcja idzie za wolno. Nie można tutaj tego zbudować. Ale możesz iść nawet w kopaczy. Nie, no tak na merskich taktyk już nie. Żadnie się nie opłaca mimo wszystko. Za dużo kosztują. Dobra, ja bym chciał jakoś. Ale tutaj... są trochę silniejsi od włócznika, o tym trzeba pamiętać. No tak, ale mimo wszystko. No szybsi są. No ale. Tu bym przerobił chyba. A, nawet nie muszę. Tylko, że blokujemy przejście tam, ale. No trudno. Dobra, ale... ja mam głupiki nierów, możesz się poddawać. Okej, okay, to wychodzę. Ja mam 6 kuszników. Ładny masz zameczek. To ja szaleję tu widzę z rekrutacją. A, widzisz ty. Ile masz zbrój skórzanych? Czekaj, ile masz warsztatów od zbrój skórzanych? Raz, dwa, trzy. Trzy masz. Dobra. Gdzie by? Mam kurde, nie łazić mi, bo chcę zbudować. No muszą łazić. Ja nie pozwolę. Zrobimy jeszcze jakieś kuźnie. Czyli będą rycerze. Nie masz wystarczającej ilości. Najgorzej. Czemu najgorzej? Bo już widzę niszczone moje kopalnie oczami. Ale w rycerze to jest bardzo fajna rzecz. Tylko jeszcze trzeba mieć pieniądze. To fajne, ale niekoniecznie w twoim wykonaniu, jak jestem w przeciwnej drużynie. O, włócznicy, naprawdę. Potężna armia włóczników nadchodzi, o nie. Bójmy się. Na rozkaz. Co tu się będzie działo? Dobrze. Nic dobrego, to mogę obiecać. W końcu tu jestem. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, więcej drewna, trzeba robić piekarnię. Kurde, muszę chyba... muszę przestawić spichlerz, bo mi się nie podobuje. No i jest to jakiś powód, na pewno. Nie, bo przejście miałem do zbrojowni, tak naokoło chodzą bez sensu. Zapasy złota są zbyt szczupłe. Sir. Jak tam stoimy, jedzenie się kończy. Nasz skarb pustoszeje. Sir, ostatecznie zróbmy tak na razie. Ludzie cię kochają. Minus 16. No życie. Może jakieś tutaj jeszcze rzeczy na sprzedaż by były? No tak niezbyt. Kompasę z tyłu chyba usunę zupełnie, bo mnie denerwuje. A właśnie, ty! A zacznijmy od tego, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, ta fosa to u ciebie była od początku. Nie, no skąd? Dlaczego ty masz fosę w sumie od początku, a ja nie? Ej, ale to już jest duża, duża przewaga mieć fosę od początku. Ale ty masz lepsze wieżyczki. Ale jaką grubą fosę jeszcze masz, tak na dobrą sprawę? Co to ma być? Gruby człowiek potrzebuje grubej fosy. Uwaga! Dobra. My potrzebujemy... I nawet jednej farmy pszenicy tam nie wcisnę, no. No bywa. Mój łuk będzie ci służył. Ja wiem, że ten mój zamek to wygląda tragicznie, ale nic na to nie wpływa. On nie wygląda tragicznie, towarzyszu. Skarbca, nasze nie ma na to dowodu. Ludzie żywią do ciebie. Jest nasze jeszcze gorzej niż tak. Rosną. No ale z jedzeniem to widzę jednak problem. Co by tu zrobić? Nie. Na brak jedzenia nie narzekam. Nie? A ty tak? No tak. Nie jest ciekawie. Nie można tutaj tego zbudować. Bo nie masz 8 piekarni i jednego młyna. To może być powód, dla którego jest. To rzecz... No i szachmat. Prawie szachmat, Lutelku. Czy grałeś? Czekajcie. Co kombinujesz z tą bramą, że ją zburzył? No ja chcę, żebyś wszedł, to jest pułapka. Aha, tak to wymyśliłeś. Tak. Tylko, że ja nie mam cię czym zaatakować, no. Przy ranowcu to by było, powiedzmy, tych... tu pikinierów to by było czym. No nie ma, to nie ma, no trudno. I tu odwala z tą bramą.
No już postawiłem ją sobie. Po prostu... Jak chcę zrozumieć, o co tu chodzi? No rozszerzam teren troszeczkę, tak? Co ty tam robisz z bramą, chciałem zauważyć? Co to za zamykanie koszar? Jak odznaczył te koszary? Ja nie wiem. Potrzeba nam to jest taktyka antyrycerzowa. Antyrycerzowa? Okej. Ludzie bardzo ciebie cenią, mój panie. Bo jak wiemy, na Discordzie jest tylko 3 rycerzy i więcej już nie będzie. Nigdy. No już jest 3? Ja nawet nie wiem. No ja, Vito i Fufu. Dobra, ja co chciałem tutaj zrobić, no. Także Lutelu, ja nie wiem, czy jak ty masz takich rycerzy, to coś będziesz w stanie tu zrobić. Oczywiście, że nie. Nie jest to najlepszy dobór do stanu rycerskiego, jaki można wymyślić. Proszę bardzo. Proszę być ze mnie dumnym. To jest najpiękniejsze cudo, jakie mogło powstać w wykonaniu moim w tej grze. No pięknie. No piękne. Wszystko tutaj ma sens. Jeszcze nawet jest miejsce, mogę coś tam postawić. Był lekki lak, chyba jednostki się ruszyły. Lek robi smołę, to ja też będę robił. Ja nie robię, sprzedaję ją sobie. Tak, tak. Ja widziałem w dzisiejszym filmie, co ty ze smołą. Dobra, może teraz już będzie git z tym spichlerzem. Zresztą to jest tak 3 na 10. Ale lepsze 3 na 10 niż 2 na 10. Jednostki tam się... Więcej włóczników, bo ta nas ocali. No włócznik najlepsza kontra na rycerzy, jak wiem, prawda? Przecież tak to działa tutaj. Oczywiście. Oczywiście. Co ty myślałeś? O. Aj, tylko że... Beznadziejny ten zamek. Beznadziejna ta armia, no ale lepszej nie będę miał. Może? Hej, tu by było dobrze. Tutaj to też, ale no nie da się. Powodzę potężne oblężenie. Okej, okay. Ja czekam na to potężne oblężenie. O, to dobra, tu zmieścimy. Jeszcze sobie trochę poczekam. Nie można tutaj tego zbudować. Dobra, jest. Jaką tu żeś ustawił prędkość gry? 70. 70, okej. Okay. Ostatecznie 70 chyba w twierdzy to mniej niż 70 twierdzy krzyżowiec, mi się wydaje. Chyba tak. Dobra. Czyli takie rzeczy robimy, okej. Okay. Będzie to postawić. No plan początkowo był taki, że tutaj gdzie mam koszary, to jeszcze chciałem zrobić taki mur dodatkowy, czyli taka dodatkowa część zamku, ale no nie oszukujmy się. Nie ma to sensu. Wasza łaskawość? Naprawdę myślisz, że mur zatrzyma pikinierów? Oczywiście, że nie. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj tego zrobić. Kurde, ale chamstwo, no ty masz fosę, no to ja tu już tak łatwo nie wygram. To jest po prostu chamstwo. Jak śmieli dać ci fosę? Ja myślę, że po prostu twórca mapy wiedział, kto jakie ma umiejętności. I mi trochę pomóc. Nie no, pikinierów to masz dużo. To jest na pewno problem. Nie, mało właśnie ma. Za mało, żeby móc cię atakować. Dlatego robię włóczników, bo włócznicy mi uzupełnią te braki liczebne. Liczebne, okej. Okay. No to co, najlepszą obroną jest atak, jak wszyscy wiemy. O nie! Nie, spokojnie, ja nic nie robię, tylko nie. Informuję, tylko informuję. O nie! Dobra, nic nie idzie. Tu nic nie idzie. Nie ma dowodów, że coś idzie. Już mi się żelazo kończy, ja pierdziur jakim cudem. 3 kopalnie mam. Co za chamstwo. Tam to już pewnie będzie mordowane. Jaki problem żelazny się zrobił, no. Chamstwo. I weź tu jeszcze jakieś stajnie nawciskaj, no. No nie ma gdzie. Na szczęście Lutel nie ma muru antywieżyczkowo-oblężniczowych. A, no nie mam. Aż taki ze mnie prost nie jest. Tin. Widzę, że idziesz, a tu... robi takie zamki. Okay. O nie, mordujesz moich drwali chyba. Chamstwo.
Nie ma dowodów. Chciałem zdementować te plotki o rzekomym zabijaniu. Okej. Co ty kombinujesz? Ja nic. Zapasy złota są zbyt szczupłe. Dobra, coś trzeba sprzedać. Może trochę mąki. Może trochę kamienia, może trochę smoły. Nie masz wystarczającej ilości. Potrzebuję więcej rycerzy. Potrzeba nam broni, se. Kurde, biczki. Ile on ma takich rycerzy? Ja pierdziu. Panowie, wracamy. Nie chcą nas. Zapasów jest zapełniony, mój pan. Ej, wierzę, że oblężnicę zostawiłeś. Nie, 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 proszę we mnie nie strzelać. Jest zakaz. Zakaz strzelania. Myślałem, że wejdę sobie na to wzgórze, a ty dupsy. Serio, nie da się? No, nie da się. A plan był taki dobry. A nawet się tędy przejść nie da chyba dołem, nie? Przy bagnie, nie, nie da się. Co ja tu mogę zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Mam za mało pikinierów. Także panie, jeszcze ty pan będziesz robił piki. Kontrol 3. Dobra. Ale kto szaleje z tymi rycerzami? To chociaż skontruję mu tych rycerzy. Trzeba nam broni. No i tak. Kontruj, kontruj. Panie, pan tu miał podejść. Tak, co we mnie chciało? Szczerze nie wiem. To mogło w ciebie strzelać. Jak tu w ogóle można iść? Można iść górą. No dobra. Na ramię, Control 2. Nie, teraz będzie Control 2. To w takim razie. Zapraszam tu, zapraszam tu, zapraszam tu. Nie zapraszam, proszę sobie odejść. Nie ma odchodzenia. O, 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 dobra, ruszyli. Tarcza przygotowana. Nasze miecze są spełnione. Odaznacz się, głupia armio. Dzień dobry. Do widzenia. Nie, nie, nie. Żadnego do widzenia, no. O, dobrze, włócznicy ci poumierali. Trochę zostali. Do koni. Nie, 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 proszę w moich rycerzy nie strzelać. Jest zakaz bicia rycerzy. Tędy by się dało przejść. A tędy by się dało przejść. Dobra. Nie no, ci włócznicy to za wiele nie zrobią. Jest dywersja. No ja widzę tę wieżyczkę. Ja nie wiem co ta wieżyczka, tak sobie ją wysłałem, niech sobie idzie. A niech sobie idzie. Zapraszamy wieżyczkę. No chodź, chodź, cwaniaczku. Czy lord może ją zniszczyć? Lordem ją zniszczyć. O nie, towarzyszu, nie rób mi tego. Nie rób tego. Panowie, dobra, do tyłu, wycofujemy się. Trzeba jednak zrobić mądrze. Dobra. Lord rozwalił wieżyczkę. Dla mnie nadziei nie ma. Dobra, panowie, cofnijcie się. Bo to nie ma takie coś. Jak nie ma, jak ma? Ma ogromny sens. Ten lutel agresywny taki jest. Ja agresywny? Co ty tam masz? Bierzą takie coś. Ale ile ja mam hajsu w ogóle teraz? Jaki jestem bogaty? Potrzeba nam broni, sir. Jeszcze jedną stajnię możemy postawić. Ja jednak nie chcę już tych. Jednak nie chcę już grać twierdzę. A to od początku. Żadna niespodzianka. Dobra, chodźcie tu. Gdzie jest moja armia? Pozwoli się nietrafioną inwestycją. Przegrupować się na stanowisko. Cóż za zaskoczenie. Nie wiem w sumie czego się spodziewał. Dobra. Jednak tę wieżę muszę usunąć, bo mam jedna zbrojownia to za mało. Panienki, rozstawiać się sensownie. Będzie to wszystko zrobione. Typ mi za ten zamek, naprawdę. To nie jest zamek. To jest syf. Dobra, ja widzę, że ja przechodzę w tryb obrony i nie zrobię więcej piśmierów. Proszę się bronić. No nie, oszukali mnie jak zwykle. Nagle pięciu inżynierów. A nie, dobra, nieważne. Nie oszukali mnie jednak. No to oszukali czy nie oszukali? Zdecyduję później.
Wiesz, Lutelku, to dużo zmienia. Czyli tędziemy, no dobra, bez, czekaj. O, dobra, wiem. Wasza łaskawość? Jeszcze zrobimy. Trzeba coś wierzę. Wieża oblężnicza przy tym, co ja mam, to się nie przyda. Chodźcie tu, panienki. Dobra, przejąłem twoje zasoby. Taki ze mnie chami prostak. No właśnie. Zadowolony jesteś z siebie, tak? Tak. I to bardzo. W sumie, tego nie chciałem. Jak ja chciałem robić smolne rowy, nie mając łuczników z gardłem? Potrzeba nam broni. Byłby bardzo skuteczny. No. To ja sobie myślałem. Pewnie nic. Taran gotowy, mój panie. Dobra, troszkę taranów jest. Dobra. Plan jest taki, ja będę tu siedział. Obrona w siedzibie? Ja będę tu siedział do czasu, aż nie zbiorę więcej pikinierów. Wasza łaskawość? Okej. Jest. Ale żelazo będę kupował, bo w sumie mam tyle pieniędzy, że stać. Ludzie cię kochają, mój panie. Okej. Ja nie bronię. Pomyślmy, no drewno jest pełno, może jakieś warsztaty, ale już nie wiem, gdzie je wciskać. Tu jeszcze jeden zmieszczę. No na zewnątrz to tak głupio. Nawet nie ma gdzie. Ogólnie Lutel zepsuł, bo to ja miałem być stroną atakującą. Ja zepsułem? Ty się nie postarałeś. Ja się starałem. Ale... Zgry wyleciały. Gdzie to ile jest? Ile taranów on ma? 6. Jak już chcesz wiedzieć, to 6. Buduje sprzęt oblężniczy. To bardziej pytanie retoryczne, ale dziękuję za informację. Skład zapasów jest zapełniony. No i to jest informacja, która mnie nie cieszy, bo ja tam już miejsca nie mam na skład zapasów. Bo ja tylko teraz przez ten brud mogę wyjść, co Lutel go zajmuje. Nie do końca. No, tak. Nie. Tak. Nie? Tu masz po prawej masz przejście. To takie twoje wzgórze ma przejście. Jak mi się ale wydaje. Nie czy nie? Czekaj. Nie ma zejść. A może nie? To nie jest tu podzielone. To tak wygląda. Ale... No to mam. Trzymam cię w szachu w tym momencie. Wyobraź sobie, drogi kolego. Zauważyłem niestety. Tarcza przygotowana. Na ramię broń. No nic, lecimy pod 200 pikinierów i robimy pancerny walec, który przejdzie przez. Okej, okay, zapraszam. Śmieszne coś, Lutel tu wysłał. Śmieszne. Tak, jest śmieszne. Gdzie zaraz nam śmieszne. Nie mogę się z tego śmieć. Śmiej. No dobra, jesteś już zamknięty. Tak na dobrą sprawę, ale trochę tych tłuszników tam siedzi, to na pewno będzie problem. Zaryzykuję. Zaryzykuj, strać wszystko i wtedy... I poddaj się najlepiej, nie? Taki jest plan. Okej. Panowie, nie zdychajcie tu, bo to nie ma sensu. Ty, tu się nie dało w tej twierdzy sprawdzać statystyk graczy, nie? Nie mogę sprawdzić, ile masz hajsu. Nie ma tu takich rarytasów. Mogę ci powiedzieć, mam 2,5. Okej. Wyruszamy. Także no mogę tu siedzieć i się bronić. No zapraszamy. Znaczy zapraszam powodzenia. Zapraszamy do obrony. Dziękuję za zaproszenie, przepraszam, nie mogę wyjść, bo coś stoi na środku i mnie blokuje. Oj to, moi tam. Szczegóły. To są tylko szczegóły. Dobra, ja robię jeszcze więcej taranów, wiesz? Sprzęt oblężniczy. Ja po prostu... Tylko... Muszę się gdzieś przekopać tymi taranami, no. Ja nie polecam. Ja tak odkryłem ważną rzecz. Panowie, ja wierzę, że wy tam przejdziecie. Ej, czekaj, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje ostatecznie. Sprawdzimy, czy to za... Gdzie ty idziesz z tymi włócznikami? No aż dwóch ci przeszło. Trzech. Miałeś grubą fosę kopał. Tak.
tylu wystarczy. Dobra. Nie, spokojnie, my to jeszcze ogarniemy. Te tarany się przydadzą do innej rzeczy. No nie podoba mi się to. Zajmuje stanowisko na maszałowskiej. Też się wiele rzeczy nie podoba. Kontrol 2. Gotowi do boju. Kontrol 4. Dobra. Już skład zapasów zapełniony. Dlaczego? W sumie smołę trzeba sprzedać. Nie masz wystarczająco. I dokupię trochę żelaza może. Butelku, porozmawiajmy. Ja teraz chętnie. Nie pomyl przyciski i zamiast stop naciśnij rozwiąż i rozwiąż całą tą swoją armię. Co ty bardzo na... chętnie. Bardzo. Ja nie miałbym nic przeciw. Ej. Może się uda. Dobra. Pikinier to jest najlepsza jednostka do kopania fosy, ale no... Gdzie ja ci tu pikinierów wcisnę? Ja pierdziulę. Nie mam nawet połowy ilości pikinierów, jakiej potrzebuję. Ty masz rycerzy. Tak, mam rycerzy. Rozumiem, że mangonele do naszych zasad się wliczają i nie można ich... No robić. Nie, no bo no co, ja nic ci nie zrobię teraz, a ty będziesz bez problemu mógł mi rozstrzelać całą armię mangonelą. Właśnie to jest jedyny mój pomysł. Mam kopać. No rozumiem ostatecznie, rozumiem, nie? Ale... Przestań mi rozkazywać. Znaczy, mam jeszcze jeden pomysł, tylko musiałoby nie być mniej tych. Zasięg dobrze, mają. Dobrze. Ole osztoki? No bez przesady, jakie oszustwo. Wszystkich wystrzelał. No. Nie lubię cię. Dobra, zdenerwowałem się. Ty, ale ja w ogóle tam... Jak blisko muszę? Tu się nie da tuneli robić jednak na multi? Pod fosą nie mogą się przekopywać. A, no tak. Tam właśnie myślałem, czy jednak może się uda, ale się nie uda. Ale... Odkryliśmy, że da się tamtędy przejść. Oszust? Czemu? Oszukista. Nie jestem oszukista. Tarcza przygotowana. To czemu ty mogłeś, a ja nie mogłem? Jak nie? Nie próbowałeś odpowiednio. Od góry atakował. Nie próbowałeś odpowiednio i tyle w tym momencie. Kurde, tylko to małe dziadostwo wejdzie, no dobra. Wyruszamy. Najważniejsze, że nie ma w armii pikinierów. To nam dużo ułatwia życie. No, to jest problem, bo mówię, nawet nie jestem za bardzo gdzie tutaj stanie wciskać warsztatów. Chociaż chętnie porobię. O, poszedł to ja mogę te ruchome tarcze, chociaż jest człowiek. Jakie ruchome tarcze znowu? Pozycja tarczy jest korygowana. A takie zbędne coś, co niektórzy gracze robią, ale nie wiedzieć po co. Ale też nie wiem po co. Nie. Dlaczego to ma aż taki zasięg? To jest po prostu hamstwo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak róbcie. No i teraz idziemy gęsiego. Zanim się wszystko porozstawia, to będzie jutro. No szkoda, że ci z bramy mają zasięg, mówiąc całkiem szczerze. Myślałem, że aż tak dobrze nie będzie. Tarcza przygotowana. A ty tam jeszcze żeś zrobił. Co za... Dobra. Tak, ale ty masz ci rycerzy głupich swoich niepotrzebnych. To tylko rycerze są. Mi się to zupełnie... To mi psuje koncepcję, no. Pozycja tarczy jest gotowa. Dobra, podbijamy. Nie pytaj, co ja tu kombinuję, bo nic sensownego. O, ja się dziwię, czemu mi broni nie robi. No widzisz. Dobra, zdychają, jest dobrze. Jest źle. Panowie, szczyloć. Ej, jednak mój błąd, trzeba było siedzieć tak naprawdę. To trzeba było siedzieć tutaj i podejść tutaj. Bo ja tylko więcej tracę niż zyskuję na tym. Co my tutaj kombinujemy. No właśnie, więcej tu stracę niż zyskam. Aha, tak wymyśliłem. Ja nic nie wymyśliłem, nie ma dowodów na to, że ja cokolwiek wymyśliłem.
O, gdy więcej tracę, już tylko mi 8 zostało ruchomych tarcz, rozumiesz to? Nie, syf totalny, nie. Syf totalny, nie przekopię się. Panowie pikinierowie, to jest wasza chwila. No, to jest dupa. Po to was szkoliłem. To jest dupa tak zwana. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Jednak granie bez katapult to jest syf, a nie gra. Potrzeba nam nowych. Uciekajcie, tarany! Przydacie się! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. I tak bardzo liczę na to, że se kupię broń. A se nie kupię. Nie masz wystarczającej. A se nie kupię. No dlaczego? 3-4, zapraszamy. Potrzeba kilku wyszkolonych. Trzeba więcej puszników. Potrzeba nam broni, sir. Trzeba nam broni. O nie. Potężny towarzysz idzie. Zobaczymy, czy się uda. Buduję sprzęt oblężniczy. Co tam kombinujesz? Nie już zepsujcie te tarany, bo ja nie mogę budować nawet obozu. Serio? Taran gotowy, mój panie. Okej. I dlatego, moi drodzy, w twierdzy nie buduje się zameczków, bo wtedy jest syf. Kiła i mogiła tak zwana. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. To jest jak... Buduję sprzęt oblężniczy. A jak nie ma, to nie ma. Buduję sprzęt oblężniczy. Nie można. Proszę za mądrości. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można. Buduje sprzęt oblężniczy. No dobra. Ola. Tak. Gotowi do boju, sir? Nie, panie Drwalu, zostaw pan moje ruchome tarcze. Dobrze, Drwal, bij tam. Kurde, i umarł. No wziął i umarł. Tarcza przygotowana. No i teraz przechodzimy do tego, co było, tylko od drugiej strony, no. I tyle w temacie. I od cała rozgrywka. Twierdzy. Na zameczki. Uciekajcie, ruchome tarcze. Ty, co jest? Ja tylko tyle koniarzy straciłem, naprawdę? Jakim kurde cudem? Dzień dobry. Jesteśmy rycerzyki. Bardzo niedobry. Bardzo niedobry, bardzo niedobry. Ja widzę, że to. Nic nie widzisz. No to. No i będzie rozwalany. Teraz się wbijamy. No tu trochę porozwalamy puszników. Ty! Czy się zniszczyłem? What? What? Ja jej nie zniszczyłem. Jakim cudem? Przecież ja ją zniszczyłem. Co tu się odwaliło? Puk, puk. Jaki syf. Ja byłem święcie przekonany, że ja ją zniszczyłem. Co za syf. Polecam lutelowe. Lutelowych rycerzy. Bardzo użyteczny. Przecież tam chyba mój taran się zniszczył, bo ja widziałem ewidentnie, że jakaś machina się rozwala i ja uznałem, że to był ten. Wieża oblężnicza twoja, to się okazał pewnie mój taran. Pewnie go kusznicy zniszczyli czy coś. Ja już wycofałem rycerzy, myślę, że wieża zniszczona, ale syf. No trudno. Nie gra się w tę grę bez katapult, moi drodzy. Nie gra się w tę grę bez katapult. Nudny. Nudy straszliwe. Tutaj granie bez katapult. Więc... Dokładnie. Nie gra bez... No bo bym wygrał i swojej fosy zapóźniałej nie miał, no. Dlaczego ja nie miałem fosy, a ty miałeś na dzień dobry? Chamstwo. Chamstwo i zawsze znajdę sposób, żeby powiedzieć, że przegrałem, bo coś tam, tak? Rąbek baletnicy u twojej spódnicy, coś tam. No. Ale w sumie? Co? Co w sumie? Ciekawe jest to, że ty wyprodukowałeś więcej żarcia ode mnie, a narzekałeś, że go nie masz. No bo później zacząłem robić jeszcze więcej żarcia. Syf, giła i mogiła, tak na dobrą sprawę. No, ale twierdza była, proszę bardzo, nie musicie pisać, kiedy twierdza, bo będzie odpowiedź zawsze dzisiaj. I dziękuję. Będzie za 2 lata. Dokładnie. Więc dziękujemy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie ocenić oraz komentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Dziękuję towarzyszu za przyjemny pojedynek. A dziękuję. I to tyle. Trzymajcie się.